Cześć, witam was na kolejnej wyprawie. Dzisiaj znajduję się u bram opuszczonego pałacu samobójców. Już ściarki są, a jeszcze nie byliśmy w środku, więc co? Zapraszam was na odcinek i wchodzę do środka. Z daleka to bardzo mroczny ten pałac. W środku też. Stropów nie ma, więc pewnie całego nie zobaczymy. Jakaś część piwnic. Zaczniemy od spodu do góry. Każdą kondygnację po kolei. Za dużo to tu nie zostało. Czytałem, że jest w bardzo kiepskim stanie. Jakieś szczątki, jakiegoś zwierzęcia z futrem, zalana część piwnic. Legend dotyczących tego miejsca jest wiele. Jedna mówi o tym, że śmiałkowie przychodzili tutaj popełnić samobójstwo, targnąć się na swoje życie, i od tego momentu ponoć ten pałac jest nawiedzony. Kolejna legenda mówi o tym, że kiedy mężczyzna stawał się właścicielem tego pałacu, w krótkim czasie targnął się na życie, wieszając się. Stąd właśnie się wzięła nazwa Pałac Samobójców. Więc sami widzicie, miejsce dosyć mroczne, owiane złą sławą, ale stan tragiczny. Nie ma stropów, nic. Ogólnie legend o tej miejscowości jest dosyć sporo. Nie tylko związanych z samym pałacem. Udało mi się wyciągnąć trochę informacji od byłego mieszkańca tej miejscowości, który co nieco mi opowiedział. Mówił między innymi o tym, że pobliski cmentarz z kaplicą podobno jest nawiedzony. Mamy główne wejście. Żył tutaj przed 2000 rokiem i opowiadał mi właśnie o tym miejscu, o całej miejscowości. Miejscowi podejrzewali jakąś klątwę. Swego czasu wiele młodych ludzi zmarło. Jak tu mieszkał w czasach jego koledzy, znajomi. Dosyć sporo młodych ludzi zmarło w przedwczesnym wieku. Miejscowi podejrzewali, że to może być jakaś klątwa. Wiecie, w każdej historii jest ziarno prawdy. Jedni w to wierzą, jedni nie. Zobaczcie, jak zerwany strop, a na dole piec olbrzymi. Jedni w to wierzą, jedni nie. Coś może być na rzeczy. Przypałacowe drzewa się źle kojarzą trochę. Przypałacowe drzewa, czy sam pałac. No, robi to wrażenie na człowieku, jak tu jest. Chociaż tutaj zbyt wiele nie zostało. Gołe mury. Więc sami widzicie, historia dosyć mroczna. Udało mi się dostać na wyższy poziom, ale tu jest cicho. Słuchaj, tylko pieski gdzieś tam szczekają. Są schody. Nie wiem, czy wejść. Spróbujemy. Idziemy przy ścianie.
stan jest opłakany, jak wszystko tutaj czyszczą. Trzeba uważać. Jesteśmy wyżej. Ale mam strach tutaj wejść. Żebyśmy nie spadli zaraz niżej. Opowiem wam zaraz też o pewnym odkryciu 2015 roku w jednym z budynków, a tak konkretniej mówiąc przed budynkiem, pewnie w jakimś ogrodzie. Odkryto zbiorową mogiłę 27 żołnierzy niemieckich rozstrzelanych tutaj przez Armię Czerwoną w jednym z starć, właśnie w pobliskich budynkach. No i zakopano ich pod ziemią dosyć płytko, bo jakiś metr, 1,20 m, ale ciary są, cały czas ciary są. Wcześniej w budynku tym podobno też straszyło. Widzicie, już trzeci punkt na mapie tej miejscowości, w której ponoć straszy. Niech co drugi będzie prawdziwy. To już jakaś szansa na pojawienie się takich zjawisk występuje. Mieszkańcy właśnie tego domu skarżyli się na jakieś dziwne postacie pojawiające się w mundurach. Nie mogli spać. Straszyło, coś się poruszało. Wiecie, jak to w takich typu historia. I nie chcieli tam mieszkać. Później pojawili się następni nabywcy. Też po krótkim czasie się wyprowadzili. Podpalono, czy samo się podpaliło to mieszkanie. Nie wiem, czy widzicie, jak jest pochylona podłoga. Nie wejdziemy tam na pewno, bo się pewnie zarwie. Musicie mi wybaczyć. Ale pójdziemy tylko tam, gdzie jest bezpiecznie. I po odnalezieniu tej mogiły mieszkańcy odetchnęli z ulgą. No i stwierdzili, że duża szansa, że klątwa odejdzie w zapomnienie. O, psy zaczęły zajadać. Nie wiem, czy zauważyły światło. Dygamy z powrotem. No, pieski się uspokoiły. Więc widzicie, jedna miejscowość, trzy miejsca rzekomo nawiedzone. Szliśmy sobie na poddasze, chyba najlepiej zachowana część budynku. Belki są w dobrym stanie, ale podłoga kiepska. Więc sobie chodzimy po tych belkach, na podłogę nie stajemy dla naszego bezpieczeństwa. Gdzieś z tyłu człowiek ma, że możemy coś zauważyć. Jedni w to wierzą, jedni nie. Ale historia na pewno dodaje bardzo mroczny klimat temu miejscu. Byście widzieli, jakie zrobiło na mnie wrażenie. Pierwszej reakcji nie nagrałem, a mogłem. Ale już mi się ciepło zrobiło. Ciary na całym ciele. Można pochodzić tu. Za dużo artefaktów nie zostało z tamtych czasów. Historia dodaje klimat temu miejscu i myślę, że warto przyjść, poddychać tym powietrzem, poczuć to na własnej skórze. Jeszcze historia tej klątwy, która podobno ciąży na tym miejscu. Ale całość zbierzemy w kupę. To mroczne miejsce, naprawdę mroczne miejsce. Za dużo tu nie zostało, ale warto tutaj przyjechać. Najlepiej z kimś, bo jest niebezpiecznie. Ja chodzę sam. No ale najlepiej przyjedźcie z kimś.
W nocy to całkowicie dobra latarka i uważajcie na siebie. Byliśmy już na każdej kondygnacji, wszędzie wygląda tak samo. Jaki kawał, zobaczcie, jaki kawał stropu spadł. Dobrze, nikomu na głowę, sufit zarwany. Już się zaczyna przyjaśniać. Więc będzie ładne ujęcie pałacu z zewnątrz. Może kamera wychwyci. Właśnie niby taka niepozorna podłoga. A tu już przy tej cegle się zapada. Wszystko się trzęsie, ugina. Po boku, idę po boku stopni. Żeby nie wpaść. To drewno już trochę lat ma, chociaż myślę, że schody tutaj są najlepiej zachowane. No ale tak jest. Aż do dachu nawet. Nie ma podłogi, coś spadło i rozwaliło wszystkie poziomy tej budowli. No i ogromny piec, jeszcze nie rozkradziony, nie rozcięty na złom. Na pewno byłoby go ciężko stąd wytargać. Ja już wychodzę. To już koniec tej wyprawy. Jeżeli fajnie wam się oglądało, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. No i co? Do następnej wyprawy. Cześć!